Do wspólnego pokoju przyszedł dziadzia. Lucjan leżąc na swoim łóżku udał, że śpi. Dziadzia zdjął marynarkę, nałożył swą flanelową kurtkę i wyciągnął się na łóżku. W ciszy wieczornej słychać było pykanie jego fajeczki. Lucjan, przyjemnie znużony, rozpamiętywał szczegóły dnia. Za oknami, padając na szyby, szemrały płatki śniegu. Upłynęła godzina. Do pokoju wpadł Zygmunt z okrzykami. Wyjeżdżam wyjeżdżam już gotowe. Jutro po południu. Sekretarz pana wojewody. Nie byle co. Skończy się wreszcie ta cała komedia z łażeniem bez grosza. Do diabła jestem doprawdy zadowolony. I usiadł z rozjaśnioną miną, wykrzykując co chwila. Dziadzia podniósł się i począł wypytywać Zygmunta o szczegóły. Lucyan rzucił ze swego łóżka. Panna Leopard prosiła, abyś do niej zadzwonił. To dobre a skądże ty ją znasz? O, to dawno już. Tylko milczałem miałem coś w tym dziwne nie mam tam po co dzwonić. Cała sprawa jest jasna. Cóż jasnego jest w tej sprawie? od głupstwo, miły mój. Przy okazji kiedyś ci to objaśnię. Widzisz, Zygmunt wyjeżdża. Dziadzia znów zajął się rozmową z Zygmuntem. Lucjan przypomniał sobie całą historię z panną Leopard i dopiero teraz uświadomił sobie, w jak głupiej był sytuacji. Obok usiadł ktoś z serdecznym westchnieniem. – Jest to Edward. Ma tajemniczą minę – Mówi, nawiązując do tego, co to panu opowiadałem dzisiaj, to wiem, a wiem na pewno, że w Ameryce, na przykład, tego rodzaju wypadki są na porządku dziennym. Są to tak zwane półdziewice. Lucjan obrzuca natręta nienawistnym wzrokiem. Jaka jest pańska specjalność? Psychiatria. Rozumie pan więc, że. Interesują mnie te sprawy, ależ panie, są to sprawy erotyczne, które mają w ogóle mało wspólnego z psychologią. Interesuje pana to, co jest zupełnie normalne i uważam, że nie warto o tym mówić. Uprzedzam pana, że mnie te rzeczy bardzo mało obchodzą i nie będzie pan miał żadnej pociechy z dyskusji ze mną. Do alkowy zajrzała Teodozja i roześmiała się. Edward wykrzyknął: Wynoś się, małpo jedna, tu nie twoje miejsce. Lucjan porwał się. Co to? Panie, jak pan się wyraża? Z jakiej racji pan krzyczy na nią? Co jest do cholery ciężkiej przecież to moja siostra? Jest tu pod moją opieką, czy nie. Lucjan zdębiał. Jak to, więc to jest siostra tego potwora? Wiadomość ta przeraziła go prawie. Powiedział, Przepraszam, nie wiedziałem, że jest to pańska siostra. Uważam jednak, że zelżył pan ją niesłusznie. Nic złego nie zrobiła, zajrzała tylko i uśmiechnęła się. Zostaw pan mnie to. Ona będzie tak zaglądała, aż wreszcie zajrzy tak, że ja będę musiał bić po mordzie faceta, żeby się z nią ożenił. Dziękuję panu. Zygmunt podszedł do nich i powiedział energicznie. Przestańcie się kłócić. W przeddzień mego wyjazdu. Ciebie, Edward, już tu diabli przynieśli. Ledwie przyjechałeś, już zaczynasz swoje awantury. Idź no tam do pokoju, a ty, Lucjanie, wstawaj. Zrobimy sobie pożegnalny wieczór. No wstań, że z tego wyrka. Dziadzia też idzie. Nie, wybacz mi, ale nie mam chęci nigdzie się ruszać. Mamy czas pożegnać się jeszcze jutro. Wyjeżdżasz przecież po południu. Będziecie pić, a ja dzisiaj spasuję. Zresztą Lublin nie jest tak daleko i na pewno co jakiś czas przyjedziesz. Daj spokój, naprawdę nie mogę. ŚWIŃSTWO! ŚWIŃSTWO! Nie chcesz spędzić ostatniego wieczoru z przyjacielem? Trudno. Nie będę cię namawiał. Dziadzia, jesteś gotów? Wyszli. Lucjan zapalił świecę, postawił ją na krześle obok łóżka, rozebrał się i położył. Czytał świeżo wydaną książkę Parandowskiego, Król Życia. W pokoju Edward rozstawiał swoje żelazne łóżko obok polowego studenta. Mieciek czytał jakąś broszurkę, stukonisowa krzątała się, wycierając skórze. Potem przyszedł student i uradowany Edward taką rozpoczął z nim gawędę. – Panie Józiu, a co pan masz taką głupią minę? – Bo patrzę na pana – odpowiada spokojnie Józef. Dziwi pana moja inteligentna twarz. Przestań pan, przestań, zejdź pan ze mnie. Edward triumfuje i z werwą zapala papierosa. Rozbiera się, siada w kalesonach na łóżku i zaczyna. Panie Józefie, mam pana w dupie, co pan na to? Student zdejmuje z siebie odzież i ma ponurą twarz milczy. Edward znów, dlaczegoś pan taki głupi? Wytłumacz mi pan to. Zamknij pan swą krzywą mordę. Nie o to chodzi cała rzecz w tym, dlaczegoś pan taki głupi i skąd pan doszedł do tego, że ja mam pana w dupie. To właśnie interesuje mnie najbardziej. Tralala. Gdybyś pan był człowiekiem honoru, zażądałbyś ode mnie satysfakcji. Gwizdząc na pańską gadaninę, mam pana za idiotę i słów pańskich nie biorę poważnie. Wobec tego oświadczam Panu, że pierwszego lepszego dnia dostanie Pan ode mnie w pysk. Widzę, że panu życie zbrzydło. Kompletny idiota. Panu się sperma rzuciła na mózg, to jasne. Teraz Edward począł krzyczeć, pieniądz się z wściekłości. Milcz pan, milcz, bo za daleko się posuwasz ty, bydle przeklęte. Co ci do mojej spermyty, jełopie, ani słowa, ani słowa, bo jestem bardzo zdenerwowany. I kto wie, co może się stać dzisiejszego wieczora? Ch, ty grzdylu, ty chamie, chamie, ty. Student leżał na łóżku i pogwizdywał. Edward sprawiał wrażenie obłąkanego. Trząsł się cały i z ust wyrzucał masy nietrzymających się sensu zdań. Lucjan wstał i poszedł do pokoju. Panowie, co wy wyprawiacie na miłość Boską? Czy tu jest dom obłąkanych? Jak można takie awantury po nocach? Panie Edwardzie, co się panu stało? No przecież to jest okropne. Co jest z wami? Student wstał kiwnął na Lucjana i obaj poszli do kuchni. Niech pan nie zwraca na to uwagi. On tak udaje. Chce pokazać, że ma przewrażliwiony umysł nadmierną kulturą to nałogowy morfinista i onanizuje się w dodatku bardzo często prowokuje mnie i potem się awanturuje nie ma czym się przejmować dobrze ale tu nie można wytrzymać on nie jest tu sam kładź się pan spać przyzwyczaj się pan do takich awantur wrócili do pokoju edward najspokojniej w świecie obcinał sobie paznokcie u nóg miał minę jakby nic nie zaszło już nic nie mówiono i student zgasił światło. Po chwili wszyscy spali. Nazajutrz rano, skoro Lucjan obudził się, do nosa wdarł mu się zapach chłopskiego potu, kożucha i sera. Rozejrzał się. W pokoju krzątał się chłopak o pucołowatej twarzy, krępy, w swetrze w kratę. Na podłodze leżały toboły, sznury i pogniecione papiery. Gość Rozmawiał z mieczkiem i odwijał z gazetowego papieru jajka. A któż to jest znowu? Pomyślał Lucjan i w milczeniu śledził ruchy osobnika. Później wstał Zygmunt i wesoło przywitał się z gościem. A, Bednarczyk przyjechał. Patrzcie państwo. Co, już po wojsku? Będziesz dalej studiował, co? Aha. Będę dalej studiował. Zwolnili mnie kilka dni temu, ale byłem na wsi i przywiozłem sobie trochę żywności. Macie dużo lokatorów? No tak, jest tego dość. Czekaj, później z tobą pogadam. Lucek, wstałeś już? Zygmunt, nieubrany jeszcze, siada obok Lucjana na łóżku. Opowiada, że nieciekawie spędził wieczór z dziadzią, że nic nie pili. Słuchaj, co to za facet? To jakiś wieśniak. Zasmrodził mieszkanie bardzo porządny chłop tylko fujara student prawa syn bogatych gospodarzy wiejskich zobaczysz jego matkę przyjeżdża tu często nazywa się Władysław Bednarczyk mieszkał u nas od paru lat tylko teraz był w wojsku wstawaj lucjan wstał a w ślad za nim poszedł i dziadzia w pokoju krzątanina Student wykłóca się z miećkiem o pierwszeństwo do miednicy. Edward klnie, na czym świat stoi, oto przerwało mu się sznurowadło, a ponieważ już kilka razy było sztukowane, więc trudno jest tam zmieścić jeszcze jeden węzełek. Lucjan opowiada Zygmuntowi o wczorajszej awanturze, ale ten macha lekceważącą ręką i opowiada Bednarczykowi historię swego wyjazdu. Kobiety poszły do swych zajęć. Pokój jaśnieje od wspaniałej pogody, od słońca i bieli śniegu. Dziadzia jest niepocieszony. Zgubił skarpetkę. Do cholery, gdzie może być ta skarpetka? Wczoraj włożyłem czystą parę i ani mi się śni brać dzisiaj nową. Zresztą zdaje mi się, że nawet nie mam czystej pary. I chodzi zatroskany, klnąc wszystkimi wyrazami świata. Bednarczyk przygotował swoje wiejskie śniadanie i wszystkich częstuje. Jest tam wielki bochen razowego chleba, ser, jajka, masło, wędliny. Na tę wędlinę Bednarczyk powiada, że jest domowa, z własnego wieprza. Siedmiu chłopa obsiadło stół i obiadają Bednarczyka, który wydaje się z tego być rad. Lucjan zwraca się do swych przyjaciół: Jestem dzisiaj dziwnie wesół. Sam nie wiem doprawdy z jakiej przyczyny. Prawda i ja też. W takiej chwili nawet łajno jest piękne, tylko zależy, gdzie leży, powiada Zygmunt. No, tak dalece to chyba nie. I dziadzia stary esteta kręci nosem. Bednarczyk opowiada o wojsku. Jemu było dobrze. Miał rangę kaprala w podchorążówce i pracował w kancelarii. Zdaje się, że jest wyleczony ze swojej choroby. Zygmunt tłumaczy Lucjanowi, że bednarczyk miał dawniej bzika na punkcie gruźlicy płuc. Ciągle mierzył gorączkę, spluwał i pił litrami herbaty. Ciekaw jestem, czy wyszedł z tego. A, płuca! Lucjan czuje się ostatnio doprawdy źle. Dzisiaj nieco lepiej, ale w ogóle ma bóle i gorączki nie mierzy jedynie dlatego, że boi się dowiedzieć o jej istnieniu. Podła rzecz, płuca. Choroba powoli lecz systematycznie drąży organizm. Bednarczyk wie coś o tym, ale dzięki Bogu wojskowy tryb życia wypędził z jego organizmu wszelkie bakcyle. A byłem ciężko chory, mój panie. Ukończyli śniadanie i część mężczyzn rozeszła się. Mieciek i student wyszli razem. Edward pisał list. Zaś reszta rozsiadła się na kanapie i poczęli gawędzić o wszystkim. Dziadzia rozgadał się i mówił o swych podróżach. Dla Bednarczyka była to nowość niebyle jaka. Rozmawia z prawdziwym marynarzem i to w dodatku z człowiekiem, który napisał książkę. Tak więc po południu wyjechał Zygmunt na swą nową posadę. Obiecał pisać często i przyjeżdżać ze dwa razy w miesiącu. Po jego odjeździe dziadzia powiedział, co będzie dalej? Ale Lucjan nie znalazł na to odpowiedzi. Przyszłość przedstawiała się źle. Jest niedziela. Wszyscy za wyjątkiem Lucjana i dziadzi są już ubrani lub ubierają się. Ci dwaj dosypiają późne położenie się. Ponieważ kobiety nie poszły do swych zajęć, więc w mieszkaniu jest rozgardiasz i dochodzi do różnych nieporozumień. Panna Felicja, na przykład, chciałaby wreszcie umyć się porządnie, coś więcej jak twarz, ale jest to niemożliwe. Nie ma czym zamknąć drzwi, a pukanie nie jest w zwyczaju u współlokatorów tego mieszkania. Wtedy Felicja bierze się na sposób. Powiada wielkim głosem: Nie wchodźcie do kuchni, bo będę się myła. Wszyscy to słyszą. Felicja zamyka się w kuchni na klamki i opiera od drzwi do swego pokoju wielką deskę do prasowania. Zaś o drugie, od alkowy, opiera sprytnie urządzoną barykadę ze szczotek krzeseł i mokrych gałganów. Po czym rozbiera się, do naga i ochoczo włazi do bali z wodą. Starzy mieszkańcy znają metody panny Felicji i nie próbują przeszkadzać Felicji w obrządku czystości. Czyż ma jednak wiedzieć o jej strategicznych posunięciach nieszczęsny dziadzia? Wstaje oto z łóżka, powodowany nagłą potrzebą, nakłada w pośpiechu swą flanelową piżamę, i Rześko otwiera drzwi od kuchni, i wali się na nieszczęśnika szereg przedmiotów. Szczotka delikatnie muska mu twarz, mokra płachta otula mu głowę, a krzesło i taburet paraliżuje ruchy. Naga Felicja z krzykiem wyskakuje z bali, dziadzia traci swą powagę i zupełnie oszołomiony drze się w niebo niebogłosy. Rozbudzony Lucjan przychodzi mu z pomocą, wszyscy wyją ze śmiechu, a oburzony dziadzia z trzaskiem zamyka za sobą drzwi ustępu. Niedomyta Felicja klnie jak tylko potrafi. Stukonisowa i Teodozja uspokajają ją, a studenci w pokracznym tańcu duszą się ze śmiechu. Wreszcie mija wrażenie incydentu, bowiem na widownię wypływa taka oto rozmowa między matką a synem. Mieciek, mówię ci, umyj nogi. Bo jak pamiętam, to już dwa tygodnie nie myłeś. Co matka tam pamięta? Dwa tygodnie. O, już. Matka sobie zapisuje, zapisuje czy nie zapisuje, ale umyj kulasy, chociaż raz przy niedzieli. Nie umyję, w dupie mam. Będę się chlapał, nie wiadomo po jaką cholerę. Skarpetki się przez to niszczą. Mówię ci, po dobroci, umyj te brudne giry. Gówno niech się matka odczepi, ani mi się śni. Żebyś wiedział, łajdaku jeden, że śniadania nie dostaniesz. Jak wisz, że na matki śniadanie. Szykany zasrane. Stukonisowa pragnie jednak za wszelką cenę postawić na swoim. Dyplomatycznie i łagodnie. No, synku, no nie bądź taki, bo aż mi wstyd przed wszystkimi. O, no chodź, naleje ci ciepłej wody. O rany boskie, matka się uparła, zachcianki jakieś. A gdzie ta woda? I z boleśnie wykrzywioną twarzą, mieciek zabiera się do mycia nóg. Dziadzia wychodzi z ustępu, ponuro spogląda wokół i z godnością poczyna nacierać się wodą kolońską. Mieciek z zazdrością spogląda na proste załatwienie kwestii nóg. Dziadzia pokropił je wodą, roztarł. I sprawa załatwiona. Lucjan ubrany czyściutki, jadł śniadanie i czytał Strzelca. Pismo to abonował mieciek, tak jak zresztą wszystkie, bez różnicy tendencji politycznych. Przysyłano mu jej nie wiadomo kto płacił za te sterty tygodników. Student siedzi przed lustrem, a bednarczyk uczy się, pragnie w ciągu lata nadrobić rok zmarnowany w wojsku. Edward podchodzi do studenta z liliową kopertą w ręku. Popatrz pan. Panie Józefie, jaki liścik dostałem. Od dziewczynki. ha? Jak pachnie? Idiotka jakaś. Odzywa się z zaściany Teodozja. Mogłabyś, cholero jedna, trochę grzecznie się wyrazić, jak ci się nie podoba, ty chamico. Student lekceważąco ujmuje w dwa palce kopertę, przytyka do nosa i powiada. Pachnie łojem. Edward z gromem w oczach wyrywa kopertę z rąk studenta i odchodzi ze słowami – Z chat kurnych wyszliście z i gnoju i wrócicie tam. Wykolejeni nauką, bowiem kultura jest dostępna dla umysłów subtelnych. Mówi jak Romski albo inny prorok – Panie hrabio… Racz pan być dla nas nieco względnym, oświeć nas prostaków, ty coś z niebotycznych zamków wyszedł, z komnat i makat drogocennych i wrócisz tam koleją, ogłupiały obcowaniem z nami. Mieciek powiedział to na odchodnym, bowiem akurat wychodził. Edward pogardliwie trzaska drzwiami i wchodzi do pokoju kobiet. Dziadzia mruczy. Psia krew, co tu robić? Niedziela. Wypadałoby gdzie iść? Ale gdzie? Chyba do małej. Pójdziesz, Lucianie? Nie, zupełnie nie mam chęci wychodzić z domu.